Dobry wieczór. Witamy Was na kolejnym webinarze w ramach projektu Pozytywny Rozwój finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj bardzo poważny temat o prześladowaniu w internecie o tym, jak nauczyciele em, powinni reagować i radzić sobie z różnymi sytuacjami dosyć ciężkimi i też nowymi dla nas, o których często nie mamy e, za dużo pojęcia i nie znamy się na tym. Dzisiaj naszym gościem i ekspertem jest Radosław Kopytkowski, który jest naszym prawnikiem. E Pomaga też nam fundacji, więc słuchajcie, mogę polecić z całą pewnością, że dzisiaj będą same istotne rzeczy i pewnie bardzo będzie to merytoryczne. Zapraszamy Was do tego, aby w czasie webinaru zadawać nam pytania na naszym Facebooku. Pod spodem, pod tym filmem, możecie zadawać pytania i od razu będziemy się starali tutaj razem z Radkiem odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Cześć Radku. Cześć Gosiu, dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałem podziękować za zaproszenie. Co do tematu, tak jak Gosia wskazała, będziemy się dzisiaj zajmować prześladowaniem w internecie. Kwestie wybranych zagadnień prawnych, które nasunęły, nasunęły mi się w ramach tego tematu. Od razu muszę zaznaczyć, że jest to bardzo szerokie zagadnienie i niestety nie uda mi się powiedzieć wszystkiego, o czym chciałbym powiedzieć, bo to jest... Byłoby niemożliwe w ramach e, tego webinaru. To musiałby być cykl, cykl szkoleń, tak naprawdę. Niemniej postaram się poruszyć kilka e, najistotniejszych wątków, które moim zdaniem powinny zostać wypowiedziane, a które wydaje mi się bardzo często e, w ramach praktyki nauczycielskiej e, są problematyczne, tak? z którymi nauczyciele po prostu sobie nie radzą, bo nie wiedzą, co zrobić. I już przechodzimy dalej. E, jeszcze. Was e, słowa o sobie powiem, Gosia już e, mnie zapowiedziała. E, jestem praktykującym adwokatem w Warszawie, prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. E, od paru lat zajmuję się w głównej mierze procesami sądowymi, w tym między innymi takimi procesami, o których e, w dniu dzisiejszym będziemy, będziemy rozmawiać. E, dobrze, pierwsza rzecz, e, prześladowanie. E, pozwoliłem sobie w tej prezentacji e, wskazać definicję prześladowania, które są najczęściej spotykane i y, czy w internecie, czy w słowniku języka polskiego. I y, y, tak prześladowanie polegać może między innymi na stałych przykrościach, szykanach wymierzonych przeciwko osobom o innych poglądach, czy wierze, to jest definicja ze słownika języka polskiego. Wydaje się, że ona jest bardzo ogólna, y, dlatego y, szczegół, szczegółowo Omówimy kwestię prześladowania za chwileczkę. Kwestia kolejna, tutaj definicja w Wikipedii, już nie będę jej czytać, ponieważ Państwo macie do niej dostęp. Przy czym chciałbym Państwu zwrócić uwagę w tej definicji z Wikipedii, co do prześladowania istotna jest kwestia, która się pojawia, to jest nękanie, ponieważ z tym związany jest oczywiście pierwszy. Pierwsze przestępstwo, o które zaraz będziemy omawiać, czyli stalking klasyczny. Na czym polega stalking, proszę Państwa? Zgodnie tutaj ponownie pozwoliłem sobie e, pokazać definicję z Wikipedii. Domyślam się, że to jest pewna zmora no, obecnie <ścoughs> szkół i, 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 i nauczycieli, że większość definicji jest e, brana z Wikipedii. E, niemniej to jest zawsze dobry punkt wyjścia, jak przeciętny obywatel. E, Postrzega pewne kwestie prawne. I wiki, zgodnie z tą definicją, stalking został określony jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie i prześladowanie zagrażające bezpieczeństwu. W związku z tym spójrzmy, co na ten temat mówi kodeks karny. Zgodnie z artykułem 190a, paragraf 1 kodeksu karnego, żeby mówić o stalkingu, konieczne jest zajście trzech przesłanek tak naprawdę. Po pierwsze, musi dojść do nękania. To nękanie musi być uporczywe. Kolejna kwestia dotyczy wzbudzenia w osobie, w ofierze uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenia jej prywatności. I teraz, proszę Państwa, istotne jest to, żeby omówić te przesłanki, które pojawiają się na tle tego, tego artykułu. To znaczy, na czym polega uporczywość, na czym polega nękanie, o co chodzi ze wzbudzeniem e, poczucia zagrożenia. I tak, nękanie, proszę Państwa, to, to jest świadome działanie i zamierzone. Więc nie można nękać kogoś przez e, zaniechanie, to musi być działanie. E, druga rzecz, uporczywość, to jest e, m, kwestia, która na początku, zwłaszcza kiedy... Przepis pojawił się w kodeksie karnym, wzbudzała pewne rozbieżności w doktrynie i judykaturze, kiedy mamy do czynienia z uporczywością, kiedy nękanie zachowanie sprawcy jest już uporczywe, a kiedy jeszcze nie. A przyjęło się, żeby można było mówić o uporczywości e, działania sprawcy. Zazwyczaj jest to kwestia trzech miesięcy. Przy czym, jak to zazwyczaj bywa w prawie, wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Może się, wydarzyć, może się zdarzyć, że będzie to krótszy okres czasu, ale co do zasady przyjmuje się, że są to trzy miesiące, minimum trzy miesiące. No i kolejna kwestia, to zachowanie sprawcy musi być nieustępliwe. Co znaczy, że pomimo informacji, uwag od tej osoby pokrzywdzonej, sprawca w dalszym ciągu popełnia te czyny i nie zmienia swojego postępowania. Co do skutku, czyli wzbudzenia poczucia zagrożenia, no chodzi o to, żeby ten spraw ta ofiara bała się tego zachowania sprawcy, żeby w jakiś sposób to zachowanie sprawcy wpłynęło na sferę psychiczną ofiary. Tak? Jeżeli mamy sytuację, w której ofiara pokrzywdzony danym czynem, nie boi się e, e, zachowania sprawcy, nie boi się sprawcy, no to wówczas nie mamy do czynienia ze stalkingiem, ponieważ przestępstwo stalkingu z artykułu 190a paragraf 1 jest przestępstwem skutkowym, czyli w momencie, w którym nie ma skutku, nie ma również przestępstwa. Yy. I teraz e, to jest bardzo ciekawe zdjęcie, które udało mi się odnaleźć, odszukać w internecie, a, ponieważ wydaje mi się, że w głównej mierze będzie dotykało naszego dzisiejszego tematu, a mianowicie e, stalkingu, nękania e, w ramach szkoły, tak? w ramach e, tego, co się dzieje w placówkach e, nauczania. I tutaj, proszę Państwa, znalazłem również m, przykładowy katalog m, zachowań które mogą być uznane za stalking właśnie w szkołach. Zazwyczaj, zazwyczaj, proszę Państwa, sprawcami stalkingu są uczniowie, w większości przypadków wobec innych uczniów, ale niekoniecznie, również bardzo często ofiarami bywają nauczyciele, ale też trzeba pamiętać o tym, że zdarzają się również przypadki, o czym też będę jeszcze mówić w trakcie tej prezentacji, gdzie sprawcą stalkingu jest jednak nauczyciel, a ofiarą jest uczeń. Oczywiście może dojść również do, do sytuacji, w której i sprawcą, i ofiarą jest nauczyciel, no ale to już e, pozostanie poza zakresem dzisiejszej, dzisiejszej prezentacji. I tak proszę Państwa, co do przy, przypadków stalkingu, które udało mi się tutaj Państwu opisać w prezentacji, no to jest klasyczne przykłady. Kierowanie wobec innych osób słów wulgarnych, uważanych powszechnie za obelżywe. To może być popychanie, rozpowszechnianie plotek, różne, różnego typu złośliwości wobec, wobec ofiar, przerabianie, o, i to jest też bardzo ciekawa kwestia, przerabianie zdjęć. I tutaj w tej prezentacji również pojawi się kwestia dotycząca możliwości obrony, i to przez nauczycieli i przez innych uczniów, przed robieniem zdjęć. Czy w ogóle uczniowie mogą robić zdjęcia nauczycielom czy innym uczniom? A, czy coś za to grozi e, na przykład uczniowi, jeżeli robi zdjęcie nauczycielowi, czy nie? To jest bardzo istotne zagadnienie. Co do przerabiania zdjęć, to oczywiście e, jest to e, bardzo problematyczna kwestia. Nieraz i nie dwa spotyka się w praktyce fotomontaże różne, które są robione przez uczniów, zwłaszcza w obecnych czasach, w dobie e, internetu mediów społecznościowych, czy to właśnie Facebooka, na którym jest dzisiejszy webinar, często są zamknięte grupy, z tych grup bardzo często takie fotomontaże wyciekają, trafiają do, do, do ofiar. Cóż można e, z tym zrobić? No, oczywiście e, takie zachowanie może być uznane za przejaw stalkingu, e, ale oczywiście jeżeli są spełnione te wszystkie przesłanki, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli uporczywość, e, nękanie, wzbudzenie poczucia. E, strachu, albo naruszeń prywatności. I jeżeli mamy sytuację, w której nie są spełnione te wszystkie przesłanki, ale na przykład mamy e, wiedzę. Że doszło, że doszło do wykonania takich fotomontaży, to nie znaczy na przykład, że w ogóle nie mamy do czynienia z e, żadnym czynem, ponieważ równie dobrze takie fotomontaże mogą być znieważające. Wówczas mamy do czynienia na przykład ze, ze znieważeniem e, innego ucznia. To będzie wówczas e, w artykuł 216 kodeksu karnego. Albo na przykład może dojść do znieważenia nauczyciela w ramach takiego fotomontażu i wówczas, e, jeżeli miało to miejsce, w związku z pełnieniem czynności służbowych przez takiego nauczyciela, no to jest zupełnie inny artykuł kodeksu karnego 226, proszę Państwa. Kolejne dwa, dwie, dwa przypadki dotyczące stalkingu, no to może być właśnie nagrywanie. To jest pośrednio związane też z fotografowaniem. No i również to, co się niestety często zdarza, czyli namawianie innych uczniów do zaprzestania kontaktów z tą ofiarą. No, klasyczny przykład ostra, ostracyzmu w grupie. Proszę Państwa, teraz kolejna kwestia, złośliwe niepokojenie. Bardzo często w praktyce jest problem, kiedy mamy do czynienia ze Stalkingiem, a kiedy ze złośliwym niepokojeniem. Jaka to jest różnica? Ponieważ. Kluczową kwestią, kluczową różnicą między tymi dwoma czynami jest to, że stalking jest przestępstwem, a złośliwe niepokojenie to jest wykroczenie z kodeksu wykroczeń, z artykułu 107, którego treść Państwu się akurat wyświetla. I na czym polega złośliwe niepokojenie? Celem złośliwego niepokojenia jest dokuczenie innej osobie, które polega na wpro złośliwym wprowadzeniu w błąd lub y, na niepokojeniu w inny sposób. I tu również mamy tę kwestię złośliwości. I teraz na pewno pojawia się państwu pytanie, kiedy e, zachowanie jest złośliwe. No, powiem państwu szczerze, a to jest zależy oczywiście od przypadku. To jest to, rozumiem, z, czego ludzie najbardziej nie lubią od prawników, kiedy mówią, że Coś zależy. To zależy. Każdy przypadek, niestety, jest inny. E, I sądy też różnie te przypadki oceniają. Niestety znaczy, nasze prawo nie jest kazuistyczne, e, tylko bardzo wiele zależy od interpretacji tego prawa. I tutaj, proszę Państwa, e, to o czym już zacząłem mówić, jakie są różnice między stalkingiem a złośliwym niepokojeniem. To, co powiedziałem już wcześniej, że stalking jest przestępstwem, a złośliwe niepokojenie, niepokojenie wykroczeniem. A stalki przy stalkingu, Proszę Państwa, bardzo często może być tak, że nie ma negatywnego nastawienia sprawcy wobec ofiary, ponieważ nierzadko zdarza się sytuacja, w której sprawca stalkingu dokonuje tych czynów poprzez źle pojmowaną miłość do ofiary. Bardzo często stokerzy to osoby, które są nieszczęśliwie zakochane w swoich ofiarach i one nie chcą im zrobić krzywdy czas się tego dokonują, tylko w źle pojmowany sposób, źle pojmowaną miłością e, obdarzają tę ofiarę. No niestety tak, e, tak to wygląda. E, w stalkingu również mamy do czynienia to, o czym e, mówiłem, skutek. Najistotniejszy jest skutek, czyli musi być to wzbudzenie poczucia zagrożenia, no i kwestia uporczywości działania. Tymczasem przy złośliwym niepokojeniu e, Cel nie jest obliczony na dokuczenie ofierze, ale skutek nie jest wymagany, proszę Państwa. Czyli de facto nie musi dojść do tego, do, 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 do skutku w postaci dokuczenia. Samo działanie już jest penalizowane przez kodeks wykroczeń. No i ostatnia kwestia. To przy złośliwym niepokojeniu, nie musi, dojść, nie musi to być uporczywe działanie. Nawet kr przez krótki okres czasu e, może dane zdarzenie być e, niepokojeniem. E, przykładowo, co do złośliwego niepokojenia, e, wzywanie policji przez sąsiada, bardzo częste, bezpodstawne, może być e, uznane za złośliwe niepokojenie z kodeksu wykroczeń. E, dzwonienie domofonem, wielokrotne. W celu dokuczenia również może być uznane za złośliwe niepokojenie, ponieważ w praktyce widziałem takie wyroki sądów e, rejonowych, proszę Państwa. I tutaj mamy pytanie. To od razu e, wykorzystam ten moment, bo to jest pytanie dokładnie na ten temat. Czy mhm. jeżeli rodzic dzwoni do nau nauczyciela na w godzinach wieczornych e, i robi to non-toper, zdarza się to notorycznie, to czy można to uznać za złośliwe niepokojenie? I tutaj proszę Państwa, ja pozwolę sobie cofnąć. Niełatwe pytanie. To nie, nie chodzi o to, że to nie jest niełatwe pytanie. Po pierwsze, moim zdaniem należałoby takiemu rodzicowi wyjaśnić, że godziny pracy nauczyciela są określone. Nie powinno się dzwonić. Trzeba jasno postawić granicę przy takim zachowaniu i wyjaśnić, że dana osoba ten nauczyciel nie życzy sobie kontaktu w godzinach wieczornych, tak? Jest czas i miejsce na przykład na spotkanie z nauczycielem, czy to wywiadówki, czy indywidualne spotkania, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić robić to oczywiście w cywilizowany sposób, a nie wydzwaniać po Wieczoraj. godzinach pracy mhm. wieczorami do nauczyciela. I tutaj wracając do pytania istotne będzie to, czy mamy do czynienia z tą złośliwością, z tym mhm. natężeniem tej złośliwości. Jeżeli nauczyciel kilkukrotnie wskazywał, że nie życzy sobie takich kontaktów w godzinę to, to moim zdaniem nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby uznać, że takie zachowanie rodzica... Ale jeśli to się zdarzy raz, to... Dokładnie. To bierzemy głęboki oddech, proszę Państwa, tak, wtedy. Tak, dokładnie, ale od razu też radziłbym jasno zaznaczać granice. Mhm. Żeby, żeby ten rodzic dany wiedział, że, że to nie jest pożądana sytuacja, mhm. tak? Dobrze, wróćmy troszeczkę dalej. Teraz przejdziemy do ustawy e, o postępowaniu w sprawach nieletnich. E, jak Państwo widzicie, to jest już e, dość wiekowa ustawa i z tego co się orientuję, jest planowana m, całkiem duża nowelizacja tej ustawy, aczkolwiek na razie jeszcze operujemy na przepisach z 82 roku. I tutaj już artykuł pierwszy będzie dla nas e, kluczowy. Kiedy, kiedy stosuje się w ogóle przepisy tej ustawy i po co ją się stosuje? I tutaj e, pozwólcie Państwo, że zerknę w przepis i zdaję też sobie sprawę i muszę Państwa przeprosić, że prezentacja zabiera treść przepisów, ale niestety bardzo często przy e, kwestiach prawnych nie, nie ma możliwości ucieczki przed przepisami, przed ich treścią, a też nie chodzi o to, żeby e, znać przepisy na pamięć, tylko wiedzieć, jak je zastosować. I teraz. Um, po pierwsze, chodzi o zapobieganie i zwalczanie demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18. I to jest bardzo istotna kwestia, e, żebyście też Państwo to wychwycili, zwłaszcza w kontekście ustępu drugiego, który mówi o postępowaniach w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17. Dlaczego to podkreślam? Zwróćcie Państwo uwagę, że przy demoralizacji nie ma dolnej granicy, co oznacza, że jeżeli czynu karalnego dopuści się osoba, która nie ukończyła lat 13, to wówczas ona nie będzie odpowiadać za popełnienie czynu karalnego, ale może już zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Może zostać wobec niej zastosowana ta ustawa w ramach zapobiegania i zwalczania demoralizacji. To wówczas w tym zakresie ona również może stanąć przed sądem dla nieletnich. I tutaj również jest ustęp trzeci dotyczący wykonywania środków wychowawczych, ale to już pozostanie poza naszą dzisiejszą tematyką spotkania. Tu jest kwestia druga. Kim jest nieletni? No to są osoby, o których mowa w paragrafie pierwszym, czyli osoby do ukończenia lat 18. Są to osoby nieletnie. A czyn karalny, i to jest właśnie bardzo istotna rzecz, jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbo skarbowe, czyli są to czyny na przykład, które znajdują się w kodeksie karnym albo w innych ustawach, bardzo często w innych ustawach są, jest rozdział dotyczący przestępstw oraz wykroczenia. Tylko proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że co do wykroczeń, to tutaj mamy zamknięty katalog, Czynów czy tych wykroczeń, które będą przedmiotem zainteresowania sądu dla nieletnich. I teraz jeżeli Państwo zwróciliście uwagę, kiedy mówiłem o złośliwym niepokojeniu, to był artykuł 107 kodeksu wykroczeń. Jak Państwo widzicie, artykuł 107 nie występuje w tym paragrafie. To oznacza, że jeżeli dany uczeń dokonałby złośliwego niepokojenia, to wówczas to zachowanie nie będzie badane przez sąd dla nieletnich w ramach postępowania o czyn karalny, ale może być badane w ramach właśnie postępowania o zapobieganie demoralizacji. To warto o tym, o tym zagadnieniu pamiętać. Teraz jeszcze cofnę na chwileczkę, zanim przejdę do następnego slajdu. Kolejna rzecz. Tu już przyznaję, nie, nie robiłem oddzielnego slajdu, bo to też był. Było wcale nieczytelne, bo to jest bardzo duży przepis. Artykuł 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach o nieletnich e, mówi o tym, co może zrobić sąd e, rodziny, ponieważ sprawy dla nieletnich prowadzi, zajmuje się nimi sąd rodzinny. W sąd dla e, nieletnich może zastosować wobec e, sprawcy czynu karalnego, bądź wobec osoby, która przejawia e, demoralizację, środki wychowawcze lub środek poprawczy. I właśnie w artykule szóstym jest cały katalog tych środków. Co istotne, w zasadzie wszystkie środki ujawnione w tym przepisie to są środki wychowawcze. W ustawie mamy tylko jeden środek poprawczy i tym jedynym środkiem poprawczym to jest właśnie umieszczenie w zakładzie poprawczym, czyli tak zwany poprawczak. Co do środków wychowawczych, sąd dysponuje szerokim wachlarzem. Tutaj nie będę Państwa wymieniać, tylko zachęcam do lektury tego, tego artykułu. Pokrótce najczęściej stosowane jest to upomnienie, czyli najłagodniejszy środek, zobowiązanie do określonego zachowania, nadzór kuratora. E, m, na przykład e, teraz przejdziemy do zawiadomienia, e, czyli to, o czym myślę Państwo, jesteście e, nauczyciele no chyba najbardziej zainteresowani, czy nauczyciel ma obowiązek zawiadamiać e, na temat zdarzeń, do jakich dochodzi na terenie szkoły, czy nie. I teraz tutaj mamy bardzo długą treść e, artykułu czwartego, paragraf jeden, który mówi o tym, że w zasadzie każdy ma taki obowiązek e, zawiadamiania, przy czym przejdziemy jeszcze kawałek dalej. Proszę zwrócić uwagę, to jest artykuł czwarty, paragraf 3, który mówi o tym, że instytucje państwowe i organizacje społeczne, które dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego, ściganego z urzędu, i to jest bardzo ważna rzecz, ten czyn musi być ścigany z urzędu, więc to nie chodzi o każdy czyn są obowiązane za wiadomi, sąd rodzinny lub policję. I to proszę Państwa jest w zasadzie kalka z artykułu 304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, który brzmi bardzo podobnie. Tam różnica jest jedynie taka, że w artykule 304 paragraf 2 KPK czyli kodeks postępowania karnego instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić prokuraturę lub policję. No to jest ta, ta drobna, e, drobna różnica. I teraz, proszę Państwa, e, przejdziemy już bardziej do konkretów. Proszę zwrócić uwagę na artykuł 231 kodeksu karnego. Mówi ono o tym, że funkcjonariusz publiczny nie, który nie dopełnia obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Dlaczego, dlaczego ten artykuł się pojawił? To pozwolę sobie wrócić jeszcze na chwilę tutaj. Instytucje państwowe, organizacje społeczne, jeżeli dowiedziały się o popełnieniu, są obowiązane. I teraz przechodzimy z powrotem do tego artykułu. Tu pojawia się do Państwa pytanie pierwsze, czy nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym? I w związku z tym jest obowiązany w tej sytuacji zawiadamiać w Sąd Rodzinny i Policję o zajściu e, takich zdarzeń. I po drugie, czy jeżeli nie zawiadamia, to grozi mu za to odpowiedzialność z tego e, przepisu, proszę Państwa. Tutaj pozwoliłem sobie e, co do studium przypadku omówić cztery, e, cztery zdarzenia. E, dwa z nich to są prawdziwe sprawy które toczyły się przed sądami rejonowymi. Co Są one do odnalezienia w Google. Wystarczy, że Państwo wpiszecie sygnaturę, która jest wyświetlona na telebimie, czyli 6 NKD 100 łamane na 16. To jest postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie i dotyczyło ono przestępstwa stalkingu. I teraz prośba też będzie do Państwa ponieważ to będą, tak jak mówiłem, cztery przypadki, żebyście się zastanowili i tutaj na koniec będziemy jeszcze omawiać, w których z tych przypadków nauczyciel powinien zawiadomić policję bądź sąd, bądź sąd rodzinny o zajściu danego, danego przypadku. I teraz przechodząc do omówienia tego, tego zdarzenia, tutaj nieletnie, bo to były bodajże trzy dziewczyny, zostały, został im postawiony zarzut z czynu karalnego, który polegał na tym, że w, na terenie gimnazjum, działając wspólnie w porozumieniu, poprzez słowne komentarze uporczywie nękały małoletnią NM, lat 15, u której zbudził uzasadnionymi okolicznościami poczucie zagrożenia, w wyniku czego nastąpiło istotne pogorszenie się jej stanu zdrowia. I teraz pozwolę sobie yy, przeczytać Państwu kilka cytatów yy, z tego orzeczenia sądowego. I cóż te małoletnie trzy Dziewczyny robiły. I sąd wskazał tak. Wyśmiewały się z powodu wyglądu tej małoletniej NM, używały słów ty gruba, tłuszcz ocieka ci z nóg, zaczęły namawiać ją do samobójstwa, na przykład mówiły, kiedy się w końcu utopisz, e, przyjdę na twój pogrzeb. E, mówiły również, że pokrzywdzona e, małoletnia ich korzanka z klasy nie zasługuje na szacunek. E, I jeszcze doszło do tej sytuacji, że ta małoletnia ofiara w wyniku zachowania tych koleżanek zaczęła wierzyć w to, co, co od nich słyszała i skończyło się to dla, nią, dla niej terapią. I teraz, co zrobił sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego? Sąd uznał, że nieletnie tak, trzy dziewczynki popełniły zarzucony im czyn karalny. I zobowiązał każdą z nich do odpracowania 10 godzin prac społecznych w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia. W punkcie trzecim sąd obciążył rodziców nieletnich tymi kosztami, tu już pozwolę sobie nie wskazywać jakie to koszty. Niemniej były one całkiem spore, ponieważ doszła tutaj właśnie opinia biegłych, która, która badała te konsekwencje psychiczne u tej ofiary. I to mamy pierwszy. Pierwszy przypadek omówiony. Drugi przypadek dotyczy znieważenia nauczyciela. Jest to wyrok sądu rejonowego w lipnie, drugi wydział karny z dnia 9 września 2016 roku. Sygnatura Akt 2K 201 16. I tutaj chciałem zaznaczyć, e, jeżeli Państwo nie zauważycie, tu już mamy wydział karny, nie wydział rodzinny, ponieważ sprawca najprawdopodobniej w momencie popełnienia tego czynu miał powyżej 17 lat. I tutaj mamy zarzut, który został przedstawiony temu nieletniemu. W dniu 15 stycznia, będąc uczniem, znieważył nauczyciela wymienionej szkoły PK, kierując pod jego adresem słowa wulgarne i powszechnie uznawane obelżywymi oraz rzucił w jego kierunku ulepioną ze śniegu kulę śnieżkę. Podczas i w związku z popełnieniem przez wymienionego obowiązków zawodowych nauczyciela, to jest o przestępstwo z artykułu 226, paragraf 1 KK. Tutaj pozwolę sobie na cytat, cóż powiedział ten uczeń. Mianowicie powiedział on, przepraszam za wulgaryzmy, Wypierdolę ci w te okularki, aż spadną. To było jedyne w zasadzie zdanie, które powiedział ten uczeń wobec tego nauczyciela plus ta śnieżka. Co zrobił sąd? Uznał oskarżonego ucznia winnego, popełnionego, zarzuconego mu czynu i wymierzył mu karę trzech miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym no i zwolnił e, oskarżonego od ponoszenia kosztów procesu. Kolejne dwa przypadki. E, tutaj przyznaję już, że nie udało mi się odszukać e, wyroków sądowych. Pierwszy dotyczy stworzenia fotomontażu, czyli coś, o czym wcześniej już sygnalizowałem. I teraz pierwsza sytuacja dotyczyłaby stworzenia fotomontażu o charakterze pornograficznym z udziałem innych uczniów. E, z doświadczenia wiem, że takie sytuacje się zdarzają bardzo często, a, a druga sytuacja to jest stworzenie fotomontażu o charakterze znieważającym z udziałem innych uczniów. I teraz jeszcze przypadek czwarty, słuszne niepokojenie nauczyciela, czyli ten artykuł 107 kodeksu wykroczeń. Teraz, żeby troszeczkę Państwu ułatwić, mamy odpowiednie przepisy kodeksu karnego, czyli artykuł 202 paragraf 3 co do stworzenia fotomontażu pornograficznego I artykuł 216, co do znieważenia innej, innej, innej osoby, tutaj innego ucznia. Jak Państwo widzicie, sankcja za ten pierwszy z czynów to jest pozbawienie wolności od lat 2 do 12, a za znieważenie to jest grzywna lub ograniczenie wolności. I teraz. Jeszcze jedna rzecz też sygnalizowana przeze mnie. Jest to sprawa małoletniego dominika Zbieżunia. To ona była głośna parę lat temu, być może Państwo słyszeliście, prokuratura skierowała e, do sądu rejonowego w Mławie akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi, który nękał ucznia, to jest notatka sprzed roku, podejść z kwietnia 2017, kiedy akt oskarżenia dopiero był skierowany do sądu, e, z tego co się orientuje. Sprawa jeszcze jest w toku. Najbliższy termin posiedzenia jest wyznaczony na październik, czyli na dniach powinien być e, kolejny termin tej rozprawy. Być może on już będzie końcowy, ponieważ e, z tego co wiem, tam e, przed wakacjami były, miały być e, robione opinie biegłych. Także sprawa jest w toku. Jak Państwo widzicie, nauczycielce za e, nękanie ucznia grozi nawet do 12 lat wolności ponieważ tenże uczenie tagnął się na swoje życie niestety skutecznie. I teraz jeszcze omówimy e, kwestię nagrywania i fotografowania pokrótce. Jak Państwo widzicie e, na planszy, to zagadnienie nie jest w żaden sposób uregulowane. W związku z tym nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy można, czy nie można fotografować, nagrywać w przebiegu lekcji nauczycieli. Ponieważ nie ma takiego zakazu, to co do, do zasady trzeba przyjąć, że jest to zachowanie dozwolone. Jednak należy mieć na uwadze, że wizerunek takiego nauczyciela bądź ucznia podlega ochronie prawnej. Wizerunek, proszę Państwa, jest dobrem osobistym. A tutaj nie bez kozery wskazałem również kwestie związane z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dlaczego, proszę Państwa? Natrafiłem w internecie na bardzo ciekawe zdjęcie. To jest zdjęcie z Facebooka naszego Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka, który zaproponował takie rozwiązanie dotyczące telefonów komórkowych. Każdy uczeń przy wejściu do sali odkłada swój telefon do takiego pudełeczka i wówczas jest problem rozwiązany, krótko mówiąc. Tak? Moim zdaniem. Jest to ciekawa idea, a warta rozważenia, a dlaczego wspominałem o tym rozporządzeniu dotyczącej statutu szkoły? Ponieważ w statucie szkoły można właśnie zawrzeć takie, takie postanowienie, takie rozwiązanie, co uczniowie powinni robić z telefonem. I teraz tak, spotkałem się już kiedyś z pytaniem, czy nauczyciel może uczniowi zabrać telefon, jeżeli uczeń używa go na lekcji. Ja powiem szczerze, odradzałbym takie zachowanie, takie działanie e, z prostej też przyczyny. Proszę Państwa, w obecnych czasach e, telefony e, mogą być, są to zazwyczaj urządzenia bardzo drogie, których cena na przykład najnowszych iPhone'ów sięga paru tysięcy złotych. Nie daj Boże coś się stanie z tym telefonem w czasie, kiedy został on skonfisk w skonfiskowany przez nauczyciela. No wówczas e, do kogo przyjdą rodzice z pretensjami, jak nie właśnie do tego nauczyciela, który ten telefon skonfiskował. Także ja radziłbym naprawdę unikać takich, e, takich sytuacji i jeżeli macie Państwo taką możliwość, wpłynąć na dyrekcję, żeby e, rozwiązać te kwestie telefonów najlepiej systemowo, żeby były określone jasne e, i klarowne zasady, do których będą stosować po prostu wszyscy nauczyciele, wszyscy uczniowie wówczas to, to by było, będzie po prostu łatwiejsze. To jest też ważna kwestia, żebyśmy wszyscy wtedy w szkole stosowali te same zasady. Oczywiście, że tak. I żeby była spójność w tym rozwiązaniu. Tutaj jak powiemy z naszego doświadczenia ze szkołami, że inaczej to działa, kiedy każdy z nas ma inne zasady i nie jest to rozwiązane wtedy Oczywiście. odgórnie. Oczywiście, że tak. I ta propozycja wydaje mi się... Sensowna, tak? Bo jest, jest tak naprawdę jasno postawione zasady, reguły. Uczeń wie, e, co, może, co powinien zrobić z telefonem. Jeżeli się nie podporządkuje, no to wówczas oczywiście tego telefonu nie można mu zabierać, nie można konfiskować, a, tylko trzeba zastosować no, inne środki, możliwości, jakie, jakie pozostają nauczycielowi. No, powiem szczerze, uwagi, obniżona ocena zachowania. No niewiele więcej niestety, proszę Państwa, można zrobić. I teraz przejdziemy do odpowiedzi. A przyznaję, muszę Gosiu zapytać, czy mm -hmm. jest jakaś aktywność, czy może na nas e, słuchacze... Chyba pytanie było bardzo trudne, ponieważ... Pytanie było bardzo trudne. Proszę Państwa, ale tak Państwo myślą, który z przypadków... Um... Omówionych. A więc, stalking, znieważenie nauczyciela, fotomontaż o charakterze pornograficznym, fotomontaż o charakterze nieważającym lub złośliwy niepokojenie nauczyciela, który z tych przypadków wymaga zgłoszenia, zgłoszenia przez odpowiednim organom przez nauczyciela. Ponieważ jest to zagadnienie ciekawe, tak? I, I wiem, że nauczyciele mają z tym problem i bardzo często nie wiedzą, e, co zrobić, tak? E, ponieważ jedną kwestią jest to, o czym. Poruszali, którą poruszaliśmy, czyli e, po pierwsze, który z tych przypadków będzie czynem karalnym, a który z tych e, przypadków będzie się ewentualnie kwalifikował w ramach e, zapobiegania demoralizacji, bo to jest też istotne. Ja się przyznam, że no, powiem tak, że jeszcze nie mam odpowiedzi. Ma odpowiedzi. Ja a. odpowiedzi znam, e, zostałam tutaj pouczona przed, y, przed rozpoczęciem webinaru mhm. i powiem Państwu, że wcale to nie jest takie proste. Dokładnie. Eee, Zdradzisz nam tą tajemnicę? Zdradzę. zdradzę. Eee, oczywiście nauczyciel powinien zgłosić znieważenie nauczyciela, bo to jest czyn karalny, eee, to jest przestępstwo eee, oraz fotomontaż o charakterze pornograficznym z udziałem innych uczniów. To również jest przestępstwo i to również powinno zostać zgłoszone. Dlaczego nie stalking i nie fotomontaż o charakterze znieważającym z udziałem innych uczniów? to nauczyciel oczywiście może zgłosić, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale jeżeli Państwo pamiętacie, e, artykuł 4, paragraf 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, to tam była mowa, że e, instytucje mają obowiązek zgłosić e, popełnienie czynu karalnego ściganego z urzędu. Tymczasem, proszę Państwa, stalking jest, jest przestępstwem wnioskowym. Ściganie tego przestępstwa następuje wyłącznie na wniosek o, e, pokrzywdzonego. Czyli to oznacza to tyle, że jeżeli pokrzywdzony nie zgłasza wniosku o ściganie stalkingu, to organy, odpowiednie, czy to prokuratura, czy policja nie, są, nie mogą wszcząć takiego postępowania. Jeżeli zostanie ono wszczęte, powinno zostać ono umorzone z uwagi na brak wniosku uprawnionej osoby. Więc stalking, tak jak mówiłem, może zostać zgłoszony przez nauczyciela, ale nie ma takiego obowiązku. Znieważenie nauczyciela naturalnie musi zostać, Powinien zostać zgłoszony, jest taki obowiązek. Fotomontaż o charakterze pornograficznym oczywiście też to jest przestępstwo ścigane z urzędu. Fotomontaż o charakterze znieważającym z udziałem innych uczniów to, nie, to jest przestępstwo, ale to jest przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Czyli nie. Znajduje się ono w kategorii tych czynów, o których mowa w artykule 4 paragraf 3. Tu również niezbędna jest inicjatywa pokrzywdzonego do, do, do działania. Co do złośliwego niepokojenia nauczyciela, a to jest artykuł 107 kodeksu wykroczeń, czyli on nie znajduje się w tym katalogu wykroczeń, który, do, który dotyczy czynów karalnych zgodnie z artykułem pierwszym ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oczywiście nauczyciel może zgłosić. Ale to będzie rozpatrywane wyłącznie w kategoriach e, demoralizacji. I teraz e, to kluczowe. Ja tak na chwilę przerwę, Proszę. Bo mamy pytanie. Słucham. Jak nauczyciel może zareagować, kiedy widzi, że jakieś dziecko lub inny nauczyciel jest nagrywany bez jego zgody? A więc nie jak musi zareagować zgodnie z prawem, mhm. ale jak może zareagować, jakie ma środki. Bez jego zgody i wiedzy. Zazwyczaj to się tak dzieje. Proszę Państwa, no to wracamy do tego, co było powiedziane przed chwilą nagrywania fotografowania. Nie ma zakazu nagrywania fotografowania, więc brak zgody czy wiedzy niestety jest bez znaczenia. To może mieć znaczenie kwestia rozpowszechniania później tego wizerunku, który został utrwalony, ponieważ na rozpowszechnianie wizerunku niezbędna jest zgoda. Tak jak wspominałem, Wizerunek jest dobrem osobistym i podlega on ochronie cywilnoprawnej na gruncie kodeksu cywilnego. To A jest artykuł 23. I 4. Samo zrobienie zdjęcia nie jest. Nie, e, niestety nie, y znaczy, no nie jest to karalne ani nie jest zabronione. Y w związku z tym jest dopuszczalne. Um, I tutaj ta ostatnia kwestia, którą e, na bazie tego artykułu 231 wspominanego przeze mnie, czyli. Czy nauczycielowi grozi jakaś odpowiedzialność, jeżeli nie zgłosi popełnienia któregoś z tych czynów, tutaj tych, tych dwóch konkretnych przypadków drugiego i. w jeden. napięciu, co powiesz? Proszę Państwa, nie, nauczycielowi nie grozi odpowiedzialność, ponieważ nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicznym. Zgodnie z artykułem 63 ust. 1 karty nauczyciela nauczycielowi przysługuje. E, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków ochrona jak funkcjonariuszowi publicznemu e, określona w przepisach kodeksu karnego. Czyli nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale w czasie, kiedy pełni swoje obowiązki nauczyciela, przysługuje mu taka ochrona. Co oznacza, że e, nau, nauczycielowi nic nie grozi, jeżeli nie zgłosi mhm. tych czynów, chociaż taki obowiązek na nim ciąży. Proszę Państwa, o tym trzeba pamiętać. Tu jeszcze jedną rzecz podkreślę, co do tego, kiedy nauczycielowi przysługuje taka, taka ochrona. Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której nauczyciel idzie ulicą, ktoś do niego podchodzi i zaczyna go znieważać. Normalna, normalna. Poza godzinami pracy tego nauczyciela. To wówczas nie przysługuje mu ochrona. Jak Więc tylko w czasie pomyśle. wykonywania zadań. Dokładnie. Jeżeli ten sam nauczyciel szedłby już na przykład na wycieczce z uczniami, z grupą na przykład do muzeum i ktoś zacząłby go znieważyć, to wówczas już mamy zupełnie inną sytuację, zupełnie inny przepis a, i zupełnie inna penalizacja. Dla takiego sprawcy tego czynu um, zabronionego. Mamy kolejne pytanie. Um, co z zapisem statutowym? Zakaz <grym> korzystania na terenie. Ja proszę Państwa, będę czytała z telefonu, bo tutaj <grym> mam podgląd na Państwa <grym> pytania. Zakaz korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego. Czy jest on zgodny z prawem? Państwo, <grym> to jest bardzo trudne zagadnienie. Czy jest on zgodny z prawem, czy nie? Um, myślę, że. Trudno postawić jednoznaczną odpowiedź na tak zadane pytanie. Um, moim zdaniem jest on troszeczkę za daleko idący w stosunku do, do celu, jaki, jaki powinien tak naprawdę e, sprawować. Co innego moim zdaniem, gdyby taki zakaz był e, w trakcie na przykład zajęć lekcyjnych, Mhm. Ale na przykład na przerwach ja nie widzę podstaw dla których należałoby ograniczyć możliwość korzystania z tych telefonów, tak? No bo zdarzają się nieraz i nie dwa takie wypadki, w których jednak kontakt rodzica z dzieckiem za pomocą telefonów komórkowych no jest niezbędny. Dlatego moim zdaniem taki zapis, który w ogóle Wyłączałby możliwość korzystania z telefonów komórkowych w trakcie pobytu dziecka w szkole no jest za daleko idący i za daleko wpływa w sferę wolności takiego ucznia. A tak. więc zapis z że jest całkowity zakaz używania telefonu. Możemy uznać, że jest trochę zbyt idący? Daleko za daleko idący. idący. Moim zdaniem jest za daleko i idący. Dobrze, proszę Państwa, <śmiech> <śmiech> jak się tutaj zawiesiliśmy na tych telefonach komórkowych. Tak. Mamy nadzieję, że dzisiejszy temat... Zainteresował Państwa i na pewno nie jest wyczerpany, bo myślę, że to jest bardzo wiele kwestii. Oczywiście. Myśmy też z Radkiem rozmawiali o tym, że jest tak dużo kwestii w mm -hmm. tym zakresie, które dotyczą naszej pracy w szkole i jest to bardzo obszerny temat tego, jak jesteśmy odpowiedzialni za co, kiedy, co możemy zgłosić, co powinniśmy zgłosić, jak reagować na różnego typu rzeczy, nie tylko te w internecie, bo przecież Oczywiście. to jest jeszcze cała sfera rzeczy, która się dzieje tak naprawdę realnie w klasie. Analogowo analogowo. Tak, jeszcze ten świat analogowy na szczęście istnieje. Mam nadzieję, że my jeszcze nie raz się spotkamy. Mam nadzieję, że nie w sytuacji, kiedy państwo będą potrzebowali wsparcia prawnego już w takich kryzysowych sytuacjach, tylko dużo wcześniej. Ja dzisiaj dziękuję bardzo. Również dziękuję. dziękuję. Z państwem widzimy się już 12 października na kolejnym webinarze. Będzie teraz także 12 i nie 14, tylko chyba 15 października będą dwa webinary pod rząd. Także zapraszam Państwa i w piątek, i w poniedziałek. Mam nadzieję, że nowe tematy Państwa zainteresują. Webinary są realizowane w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Na dzisiaj Państwu dziękujemy, życzymy bardzo miłego wieczoru i mamy nadzieję do następnego zobaczenia.